Dzień dobry, witajcie. Przylecieliśmy do Dubaju, witamy się z wami na tle hotelowej szafy. Ale to dlatego, że zanim przejdziemy do tych ciekawych rzeczy, czyli do tego, co tutaj takiego odwiedziliśmy i co oglądamy, to może zacznijmy od tego, jak się tu dostaliśmy. I ta historia niekoniecznie jest taka przyjemna, jakbyśmy tego chcieli. Zacznijmy może od tego, że przed tym wyjazdem, przed tym urlopem oboje mieliśmy bardzo dużo pracy, naprawdę bardzo. I środa dla nas była takim mega kosmicznym dniem, dlatego że rano mieliśmy, rano pracowaliśmy, potem mieliśmy podpisanie umowy do kredytu, jeżeli chodzi o nasze mieszkanie. Potem wracaliśmy do domu, znów pracowaliśmy, Andrzej był u fryzjera, ja byłam na paznokciach i jestem byłem taka... Byłem jeszcze u dewelopera. Andrzej był też u dewelopera, tak. Ja jestem taka rozgarnięta, że słuchajcie, na tych paznokciach zostawiłam moje pierścionki, tam ten z Pandory to już olać, ale zostawiłam pierścionek zaręczynowy i obrączkę, to trochę słabo. No i jak wróciłam do domu, żeby dalej jeszcze pracować, to nagle się kapnęłam, że nie mam tego na palcu, więc było emergency. I jechaliśmy na szybko do tego salonu, całe szczęście pan, który robił mi paznokcie, to zauważył, więc zaraz te pierścionki schował i czekał, aż po nie wrócę. No. Potem Kasia znowu pracowała, ja się pakowałem, potem Kasia chciała się pakować, żeby wam coś pokazać, próbowała to nagrać, ale mieliśmy już taki niedoczas, że wyszło z tego totalne dno. No. Tak było. Potem kolejnego dnia, czyli w czwartek, w dzień naszego wylotu, chciałam być taka ekstra jak te wszystkie youtuberki i nagrać się wam z lotniska. Ale byliśmy na lotnisku o której? O 5.30. O 5.30, no. I nie wyglądało to dokładnie, jakbym sobie życzyła. Generalnie jakoś tak, po prostu byłam niezadowolona z tych filmów i tych, które nagrywałam o pakowaniu i tych, które nagrywaliśmy na lotnisku. Więc tak, jeżeli chodzi o to, jak wyglądały te dni, no to właśnie przez to, że dużo pracowaliśmy, położyliśmy się spać, nie wiem, jakoś koło 12, wiadomo, zanim zasnęliśmy trochę to trwało, o 4 już zadzwonił budzik, o 5.30 byliśmy na lotnisku, o tyle dobrze, że bardzo szybko przyszliśmy przez odprawę i przez tą część, gdzie się sprawdza paszporty, dlatego że skorzystaliśmy z tej automatycznej odprawy paszportowej. No. Tak, a tam nie było kolejki, także generalnie cała procedura od momentu jakby wejścia. Byliśmy na 5.35, wyszliśmy z Ubera, o 6 równo byliśmy już przed gate'em. Tak, więc poszło to bardzo sprawnie. No potem czekaliśmy, nasz lot się trochę opóźnił, mieliśmy wylecieć o 7.40, a wylecieliśmy o 8.00. Tak, no jeżeli chodzi o sam lot, 6 godzin, a dokładnie 5 godzin i 45 minut, tyle spędziliśmy w samolocie. Natomiast, mimo że to nie był taki bardzo jeszcze długi lot, to dla mnie bardzo ciężki. Zazwyczaj w samolocie jest zimno, w tym było wyjątkowo gorąco, siedziałam przy oknie, bo bardzo to siedzenie przy oknie lubię, a w tym przypadku jakoś lecieliśmy chyba w stronę słońca i słuchajcie, było tak, że okno w samolocie, ta szyba się tak nagrzewała, że aż parzyło. Ja sobie wkładałam bluzę, którą miałam tak w razie, gdyby było mi zimno, ale oczywiście było mi gorąco, więc jej nie używałam. I jakby włożyłam ją między siebie, a tą szybkę ściany samolotu, dlatego że gdyby jestem przekonana, że gdybym tak się o to opierała, to bym się jakoś poparzyła albo coś takiego. Także te 6 godzin próbowaliśmy spać, tak nie do końca się udawało. No i generalnie dolecieliśmy tutaj z takim poczuciem, że jesteśmy zmęczeni. Wylądowaliśmy chyba o 17, zanim odebraliśmy bagaże i to wszystko, wyszliśmy z lotniska, to była godzina 18 i dopiero na 19 dotarliśmy do naszego pierwszego hotelu. Do pierwszego hotelu to był hotel Claridge. Nie zrobiłam żadnego zdjęcia, nic nie nagrałam. Wrzucimy wam zdjęcie takie z internetu i gdybyście chcieli tam jechać, to absolutnie tego nie róbcie. To wygląda 1000 razy gorzej niż to zdjęcie. Jakby polecił nam to znajomy, mówię, no bo szukaliśmy czegoś taniego na 3 noce i to miało być, no, miało być tanie. Jakby dlatego, że standard tego hotelu nie był najlepszy. No faktycznie tam te meble i tak dalej, no gdzieś tam z poprzedniej epoki. To wygląda jakby Hindus spotkał się z PRL-em, nie? No, tak, no trochę tak. I myśleliśmy, że ta cena właśnie wynika z tego standardu pokoju, natomiast
Okazało się, że sam dom też jeszcze różne inne atrakcje, które dla kogoś mogą być atrakcją, a dla kogoś przeszkodą. Dla nas były przeszkodą, mianowicie chodzi o to, że na miejscu było karaoke, był jakiś klub i po prostu pierwsza noc dla nas była katastrofą. Wiecie, przyszliśmy do hotelu, rozpakowaliśmy się, poszliśmy do galerii handlowej, żeby coś zjeść, żeby zrobić jakieś drobne zakupy. Wróciliśmy i chcieliśmy iść spać, dlatego że no było już po prostu późno. Kładliśmy się o 23 naszego czasu, czyli w Polsce to była 20, no ale wstaliśmy o 4, nie? Więc tak bym powiedziała, że miało prawo nas już dopaść zmęczenie. No i ja byłam przekonana, że damy jakoś radę, bo już było słychać tą muzykę, ale myślałam, że damy jakoś radę. Ja raczej w różnych warunkach, niekoniecznie prostych, w trudnych też jestem w stanie zasnąć. Ale nawet dla mnie to było za dużo, a skoro dla mnie to było za dużo, to znaczy, że to było na maksa beznadziejne miejsce, prawda, Andrzeju? No tak, nie, no w sensie to co mówi Kasia, jest prawdziwe, nie? W sensie Kasia zaśnie dosłownie wszędzie i nie ma z tym żadnych problemów. To zazwyczaj ja mam gdzieś pod zaśnięciem poza domem, ale no to co się tam odwalało, to nawet nie było to, że jak sąsiad puścił za głośną muzykę. To był sąsiad, który puścił muzykę o wiele za głośno, jeszcze do tego śpiewał jak przy karaoke. Drzwi do tego były klubu co chwilę otwarte, więc to się niosło tym bardziej głośno. No i co? I zaczęliśmy się wykłócać z recepcją, że co oni odwalają, czy to tak codziennie to wygląda i kiedy to się skończy. No to powiedział, że to się będzie kończyło już niedługo, max do 3 rano. I że tak jest codziennie. No, ewidentnie, słuchajcie, bo tam była i dyskoteka, i był klub karaoke. Jeżeli chodzi o te karaoke, to ja tam słyszałam ciągle dwa głosy i to ewidentnie to byli ludzie z jakimiś niespełnionymi marzeniami. Po prostu wyli, ale to tak wyli, jeszcze prawie się z jakieś takie, wiecie, trudne piosenki, jakieś tam Sia i inne takie. O Boże, w ogóle jakby nie te progi na te nogi, w ogóle jakby Dramatyczne to było, już tak mnie to denerwowało, że ta muzyka jest tak kaleczona i że to jest wszystko takie głośne, bo to, słuchajcie, brzmiało dosłownie tak, jakbyśmy mieli explosion ściana w ścianę. Znaczy to było w sumie ściana w ścianę, bo klub był dosłownie pod nami. Byliśmy na pierwszym piętrze, a klub był na pół piętrze. Klub był na pół piętrze, więc był dosłownie pod podłogą. Tak, pan przez telefon nam ściemniał, że niemożliwe, że drzwi do klubu są zamknięte, nie powinno się tak to nieść. Że są otwarte. On mówił, że są zamknięte. No tak, ale że są zamknięte, ale my schodziliśmy go chrzanić, bo przez telefon ściemniał, chcieliśmy dostać jakieś te zatyczki do uszu, mówił, że to ogarnie. Jak przyszliśmy drugi raz się z nim już wykłócać, to po drodze minęliśmy właśnie ten klub, drzwi oczywiście były otwarte na oścież. Na parterze był ten gość z recepcji i był jeszcze ten goryla od bramek, co ściągał ludzi z ulicy, żeby do tego klubu jeszcze ich zapraszać. No i znowu zaczęliśmy się wykłócać z tym gościem, że to się tak nie da, że nic nie było informacji o tym, że tu jest klub i taka wielka imprezownia. No i miał nam załatwić inny pokój, co prawda załatwił, już na trzecim piętrze. Nie było łóżka dużego dla dwóch osób, tylko pojedyncze, żaden problem. No i Kasi udało się jakoś tam zasnąć. O 1:30 jeszcze znaleźliśmy sobie inny hotel, w tym, w którym jesteśmy teraz. Bo zanim zasnęłam, żeby nie było. Tak. No, potem Kasia zasnęła, a ja już nie próbowałem, ale z tej całej sytuacji nie zmrużyłem oka ani na chwilę. Więc cały następny dzień był, no, niesiony na emocjach, nie? No. Nie, jeszcze słabo, bo w nocy ten typ nam powiedział, że jak my się wymeldujemy do 8:30, to oni nam zwrócą pieniądze za ten dwie noce, pokój, które... za te dwie noce. Potem rano my się zebraliśmy, wstaliśmy o godzinie 7:00, ja wstałam, bo Andrzej to w ogóle nie spał. Ale ja wstałam o godzinie 7:00 i spakowaliśmy się, zeszliśmy na śniadanie. Nie ufałam temu jedzeniu, szczerze mówiąc, więc jadłam dosłownie 3 kawałki arbuza, na tym się skończyło. No i zjedliśmy to śniadanie, poszliśmy po bagaże, zjeżdżamy, no i mówimy, że okej, no to jest 8:00 tam, nie wiem, 00:00 niemalże, więc my chcemy jakby ten zwrot pieniędzy, tak, i idziemy sobie stąd, nie chcemy w ogóle już mieć z tym hotelem nic do czynienia. No i nagle się okazało, że to nie do końca tak z tym zwrotem, że oni nam mogą zwrócić, ale za jedną dobę.
O Jezu, po prostu ten pan, na którego trafiliśmy w nocy na recepcji, był tak beznadziejny po prostu. Nic mu się nie chciało. Nie sprawdzał tego, nie sprawdził tego, jak my dokonywaliśmy rezerwacji. Tak na jolo nam powiedział, że nam zwróci pieniądze. Potem ten rano próbował się wytłumaczyć, że to tak nie działa, że oni mogą zrobić, ale tylko za jedną noc. O Jezu, po prostu beznadzieja. W każdym razie trafiliśmy do Atany, która już jest dużo przyjemniejszym hotelem, natomiast sama podróż z rana z walizami, no to nie jest nic przyjemnego się tak co chwila przemieszczać z tymi walizkami, no ale daliśmy radę. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda ten pokój, wygląda dużo lepiej, na pewno nagramy Wam room tour. Jutro rano się stąd wynosimy, więc będziemy musieli posprzątać swoje bagaże, bo teraz wszystko stoi rozłożone. No jest już ciemno. No więc... jest już ciemno, nagrywamy się właśnie na szafie, dlatego że tylko w łazience jest takie centralne światło. Wszędzie tutaj są takie, tylko wiecie, kinkiety. Także nie, no, nie mieliśmy światła. Żeby było śmieszniej, to ten hotel, w którym jesteśmy, to polecał nam Hubert, do którego jedziemy, do Princess Tower. Natomiast w momencie, kiedy rezerwowaliśmy ten hotel Claridge, to różnica w cenie była kolosalna. Natomiast jak robiliśmy to już w czwartek, właściwie w piątek nocy, tak, w nocy. To różnica w cenie wynosiła, nie wiem, 20-30 zł na dobie. Tak. Więc to już było praktycznie nic. To było tak, że ja znalazłam tą ofertę i jak Andrzej ją kliknął, to mi od razu na bookingu zniknęła. Czyli tak, po prostu to był droższa. Ostatni taki wolny pokój, wszystkie kolejne oferty były już droższe. Także tak, byliśmy wymęczeni, dlatego pewnie na Burj Khalifa też byliśmy tacy trochę sfrustrowani, ale no ten pierwszy dzień, ta pierwsza noc były dla nas bardzo ciężkie. Teraz jest już tylko lepiej, dzisiaj się normalnie wyspaliśmy, wstaliśmy zadowoleni i atmosfera jest zupełnie inna. Jutro musimy się znowu spakować, znowu się przenosimy, ale teraz jak się przeniesiemy, to już do końca wyjazdu zostajemy w tym samym miejscu. Także tak, na dziś to byłoby tyle, jeżeli chodzi o nasze opowieści i przygody niekoniecznie sympatyczne, a jutro rano, żeby Wam jeszcze pokazać, jak to wygląda, no to właśnie nagramy taki room tour, żebyście mieli okazję zobaczyć, jak ten hotel się prezentuje. Dzień dobry, witam w pokoju 904. Zapraszam. Nie ma tutaj za dużo przestrzeni. Pierwsze, co mamy z brzegu, to jest szafa. W szafie oczywiście jest sejf. Co ciekawe, jest też koral, tak? Kocyk, lodówka, ale nie chłodzi. No i worek na pranie czy tam prasowanie. Dalej przejdźmy może teraz. Tutaj mamy tą część, w której no właśnie spędzaliśmy najwięcej czasu. Jest tu lekki bałagan, ale to wynika z tego, że się pakujemy. Jest godzina 9:40, a do 12:00 musimy zwolnić pokój. Chciałam zrobić makijaż, ale stwierdziłam, że nie ma co czekać, bo potem nie zdążymy tego dla Was zmontować i wrzucić. Więc tak, w pokoju była woda, ona nawet mogę Wam pokazać. Taka ichniejsza, także fajnie, bo wszystko jest spójnie obrędowane. Mamy dwa oddzielne łóżka. Nie było dostępnego pokoju z jednym wielkim łożem, ale spokojnie, przeszkadzało nam to. Jakbyście chcieli, to też da się przytulić i na tym jednym łóżeczku spać, ale wiadomo, że jak się położycie osobno, to będzie trochę wygodniej. Może z ciekawych rzeczy, to od razu przejdźmy na balkon. Zapraszam Andrzeju. Taki mamy tutaj wysoki. No i zostało nam jeszcze jedno pomieszczenie i tym pomieszczeniem jest łazienka. W łazience jest trochę bałagan, ale to dlatego, że jest w niej dużo moich rzeczy. Zapraszam. No oczywiście zrobiliśmy tu teraz lekki bałagan, powiedziałabym, że głównie ja, bo jak powiem my, to tak nie do końca by było ja z Andrzejem, ale ogólnie jak wyszliśmy, to pokój był wysprzątany, widać było, że jest czysto, świeżo, no naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Mieliśmy jedną śmieszną sytuację, Andrzej otworzył taką wodę i okazało się, że z niej cieknie. Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale z tą butelką już wszystko było w porządku. Klima
nie potrafiliśmy sobie do końca z nią poradzić, ale jak tam klikaliśmy, to było słychać, że się włącza szybciej, wolniej, także na pewno działa. Mieliśmy tutaj cały czas 23 stopnie, no i nam to odpowiadało. No dobra, więc podsumujmy sobie może koszty, bo pewnie to będzie dla wielu osób ciekawe. Jeżeli chodzi o ten hotel, to dwie noce tutay kosztowały nas jakieś 860 zł. Tak mniej więcej można powiedzieć. Standard pokoju bardzo spoko, obsługa bardzo miła. Jedyny minus to to, że w tym budynku jest 20 par pięter, a są tylko 4 windy. Więc jak chcecie gdzieś zjechać, tak jak my ostatnio jechaliśmy chyba do Muzeum Przyszłości, to nie, na Burj Khalifa, no to niestety są kolejki przy windzie i trzeba się trochę uzbroić w cierpliwość, ale to taki mini minus, tak jakbym się już chciała czegoś czepić. Ogólnie hotel bardzo fajny. Macie też tutaj basen i różne inne atrakcje, my z nich nie korzystaliśmy, dlatego że chodziliśmy po mieście i oglądaliśmy, no wiecie, budynki takie właśnie jak Burj Khalifa czy Muzeum Przyszłości. Dziękuję Wam bardzo za tego vloga, zapraszam już od razu na następnego. A w następnym filmie pojawi się nic innego jak Burj Khalifa. Po prostu wow. Ale czy takie wow? Dowiecie się już niebawem. Dziękuję Wam bardzo. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym filmie.